Julita Gredecka na skraju Lasu Kabackiego. Dawno, dawno temu, w pięknych okolicach Kabat w Warszawie, żył tajemniczy guziec. Zapytacie, skąd się tam wziął, bo przecież guziec to taka dzika afrykańska świnia. Guźce nie mieszkają w Polsce. Ten urodził się w warszawskim zoo i czekała go emigracja do ogrodu zoologicznego w San Diego w stanie Kalifornia. Miał jechać z całą grupą guźców do odległej Ameryki, ale los migranta od samego początku wyraźnie mu nie odpowiadał. Problemy zaczęły się już podczas próby załadunku na terenie zoo. Rozbił klatkę i przez szyber dach w samochodzie uciekł na teren ogrodu. No niestety, został złapany. Stado przywieziono do ogrodu botanicznego w Powsinie, gdzie miało przejść kwarantannę i odpowiednie badania. Wreszcie nadszedł wielki dzień. Dzień transportu na lotnisko. Zwierzęta po kolei były odławiane i załadowywane do samochodu. Nasz bohater zaczął stawiać opór i jeszcze w budynku ogrodu. Zamiast przejść z jednej klatki do drugiej, wyskoczył przez okno, znajdujące się na wysokości 1,5 metra od ziemi. Tak się złożyło, że dokładnie w tym momencie zaglądał przez nie lekarz weterynarii, który popędzał stado. Skoczny guziec przewrócił pana doktora, wybiegł na korytarz, wyważył zamknięte drzwi, a potem pokonał podwójne ogrodzenie. Brama powsińskiego ogrodu, zazwyczaj zamknięta, tym razem stała otworem, bo właśnie nadjechał samochód. Guziec uciekł więc radośnie na pola Lasu Kabackiego. I teraz można tę historię opowiadać na dwa sposoby. Ludzie, zafascynowani guźcem na wolności, nazwali go Non Diego, ponieważ jego ucieczka była jawną odmową wyjazdu ze stadem do San Diego w Kalifornii. I w prasie i w telewizji pojawiały się ciągle informacje. 5. dnia od ucieczki guziec ciągle na wolności. 8. dnia od ucieczki jacyś turyści widzieli go w Kabatach, a miesiąc po ucieczce guźca można było zobaczyć reportaż z Lasu Kabackiego pokazujący miejsce pobytu guźca. Ale gdyby miał tę historię opowiadać Non Diego, brzmiałoby to tak. Kabaty były pięknymi terenami, naturalnymi, pełnymi drzew, jezior i dzikich zwierząt. Guziec poznawał nowych znajomych. Niestety, deweloperzy, podążając za zyskiem, zaczęli zabierać naturze te tereny. Wszystkie te zmiany były trudne dla zwierząt i dla guźca Non Diego. Czuł, że musi coś zrobić, aby chronić te strony i dziką przyrodę. Pewnego dnia guziec usłyszał, że dzikie zwierzęta, w tym stado dzików, które mieszkało na tych terenach, było zagrożone przez budowę nowych osiedli na polach wilanowskich. Postanowił działać. Wprawdzie pierwsze spotkanie z dzikami było trudne, bo guziec był od nich mniejszy, a jak ktoś jest inny i jeszcze mniejszy, a do tego tak ekscentrycznie wygląda jak guziec, bo miał takie dwa guzowate narośla wypełnione chrząstką, a jego głowę i kark porastała długa, ruda grzywa. Nie spodobało się to dzikom, ale jak opowiedział im, dlaczego uciekł, o swojej potrzebie samostanowienia, to już ich zaintrygował. Teraz postanowili wspólnie działać. Poprosił, żeby zebrali wszystkie leśne stwory na polanie i opowiedział im o pewnym planie. Drogie zwierzęta, rozpoczął. Dziękuję wam za liczne przybycie. Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, ale nie jest podbramkowa. Mam pewien plan, a do jego realizacji potrzebuję waszej pomocy. Uszka się nastawiły, nosy zaczęły węszyć sensacje, ogonki stanęły na sztorc albo kity wachlowały ziemię. Poruszenie wśród zwierząt było niewątpliwe. Stały w skupieniu, kiwały głowami, a guziec spytał. Czy słyszeliście kiedyś o wielokulturowości? To u ludzi otwartość na innych, na ich zwyczaje, smaki, doświadczenia. My też mamy swoje tradycje i kulturę, prawda? Prawda to, odpowiedziały młode knury z Grzegorzem na czele. Na razie jednak to ludzie spacerują, biegają po lesie i dymią przy grillach na naszej polance. Młode knury dorzuciły buntowniczo. Dlaczego i my nie mielibyśmy spacerować, biegać czy żerować na ich terenach? Nieśmiało dołączyły się sarny i zające. Kiedyś wokół Lasu Kabackiego rozciągały się pola z kapustą, marchewką, pszenicą. Mogliśmy się najeść na zimę, a teraz nie ma gdzie zrobić takich zapasów. Grzegorz powoli zaczął tłumaczyć. Ludzie zajęli nasze tereny, postawili swoje domy. Ale wystawili też małe altanki z kolorowymi pojemnikami. Te brązowe są pełne smakołyków. Każdy znajdzie tam coś dla siebie.
Pamiętajcie, wy młodzi, odezwała się nagle stara Locha, babka i prababka większości dzików w kabatach, że ludzie budują też małe, tajemnicze domki, a jeszcze żaden z dzików, który tam wszedł, nie wrócił do lasu. Straciłam wielu prawnuków w ten sposób, a byli ciekawi świata, wysportowani i pragnęli swobody tak jak wy. Nie chcę stracić nikogo więcej z was. Jesteśmy w stanie żyć na jednym terytorium z ludźmi, ale obie strony muszą szanować swoje potrzeby, przekonywał Nondiego. Nauczmy ich, co to znaczy, że to nasz wspólny teren. Będziemy ostrożni, babciu, obiecywał Grzegorz. Uradzili. I oto nadszedł magiczny wieczór, kiedy dzikie zwierzęta zaczęły opuszczać las i wychodziły na ulice miasteczka Wilanów i Kabat. Guziec Nondiego prowadził je, pokazując drogę i pomagając unikać niebezpieczeństw ze strony ludzi. Dzikie zwierzęta, w tym dziki, sarny, lisy, przemierzały ulice, wędrując w stronę terenów, gdzie deweloperzy planowali budować nowe osiedla. Tego wieczoru na ulicy Rzodkiewki zjawiło się wiele dzikich istot, co niewątpliwie zaskoczyło mieszkańców. Niektórzy byli nawet trochę przestraszeni, gdy wyprowadzając wieczorem psy, zobaczyli dziki kryjące się w krzakach. Powoli zaczęli się oswajać i już nie dziwili się, gdy wracając do domu, nie bardzo mogli znaleźć miejsce do parkowania przed płotem, żeby nie trafić na dzika. Nigdy nie było wiadomo, czy dzik ustąpi im miejsca. Dziki przekonały się, że na terenach zamieszkałych przez ludzi całkiem łatwo jest znaleźć pożywienie. Ludzie umieszczają je w specjalnych, różnokolorowych pojemnikach. Najatrakcyjniejsze okazały się te z napisem bio, brązowe, jak nazwał je Grzegorz. Wprawdzie wielu ludzi kopało też dołki albo wygradzało miejsca w swoich ogródkach, skąd dochodziły zapachy równie atrakcyjne. Dziki poczuły się zaproszone na ucztę. Kusząco pachniały nawet suche bułki wiejskie. A pewnego dnia, kiedy mieszkanka ulicy Rzodkiewki, pani Dzikowska, niosła świeże bułki z piekarni, mały dzik Kazio, skuszony zapachem, mało nie wbiegł na jej posesję. Pani Dzikowska nie lada się przestraszyła i zawołała męża. Musimy się z tym liczyć, powiedział spokojnie pan Dzikowski. Tu był kiedyś ich dom, a przynajmniej ogród. Zabraliśmy im miejsce do życia. Mają prawo tu przychodzić. No co ty? Oburzyła się kobieta. Będziesz stawać po stronie dzików na osiedlu? A ja? Kochanie, jesteśmy dzikowscy, a nazwisko zobowiązuje. Dobrze byłoby ustalić jakiś modus vivendi odpowiadający i nam, i dzikom. Pani Dzikowska powściągliwie odniosła się do tego pomysłu, ale mąż odtąd zaczął przekonywać sąsiadów do budowy mocnych siatek, ale i systematycznego wywożenia śmieci, żeby nie kusiły dzików. Zbierał podpisy pod petycją, aby na części pól zorganizować rezerwat i ta akcja obywatelska się powiodła. Państwo dzikowscy zasłynęli z posiadania dzików parkingowych, które zalegały pod żywopłotem, ale usuwały się na dźwięk silnika samochodów państwa dzikowskich. Reagowały też na ich prośby głosowe, gdy chcieli mieć miejsce dla samochodów gości. A warto dodać, że coraz częściej znajomi i przyjaciele odwiedzali dzikowskich wieczorami, żeby zobaczyć atrakcję, którą stanowiły zwierzęta. Dziki przychodziły coraz częściej całymi rodzinami. Uczyły się, że ludzie inaczej niż leśne stwory organizują przestrzeń. Ludzie lubili chodzić, a nawet jeździć szerokimi ścieżkami otoczonymi pasem trawy. Dziki więc dostosowały się do tych nowych szlaków i karnie trzymały się jednej strony ulicy. Czasem, podobnie jak ludzie, przechodziły na drugą stronę po białych pasach. Zaobserwowały, że samochody zatrzymują się regularnie, gdy świeci się czerwone światło. Najodważniejsze dziki przechodziły przez główne ulice Wilanowa właśnie w tym momencie. Zamiast przepędzać innych, ludzie zaczęli rozumieć, że przyroda jest ważna i że dzikie zwierzęta również mają swoje miejsce na ziemi. Nondiego stał się bohaterem Kabat. Jego odwaga i determinacja w obronie przyrody przypomniała ludziom, że warto dbać o otaczającą ich naturę. Deweloperzy odstąpili od planów budowy bezpośrednio pod Lasem Kabackim, a miejsce to zostało uznane za rezerwat przyrody, gdzie dzikie zwierzęta mogły bezpiecznie żyć.
Jedna z uliczek prowadzących bezpośrednio do Lasu Kabackiego została nazwana ulicą Guźca. I tak to w mieście, w którego herbie jest syrena, a dzieciom opowiada się o tajemniczych stworach, o złotej kaczce i bazyliszku, pojawiła się nowa historia o Guźcu. Baśń powstała w ramach projektu Nowe Baśnie Warszawy w Domu Kultury Śródmieście. Sfinansowano w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej Miasta Stołecznego Warszawy.